To spotkanie zorganizowane zostało jak gdyby konsekwencja tych naszych długich lat wspólnej znajomości. Nie było okazji osobiście się poznawać, tylko dostawaliśmy Waszą życzliwość w postaci różnego rodzaju darów świątecznych i bardzo się cieszę, że dzisiaj jest okazja poznać tych, którzy byli bardzo zaangażowani w tą działalność. Bardzo pragnę gorąco powitać i podziękować panu prezydentowi miasta Wrocławia, z którym państwo macie możliwość częściej się widywać, my troszkę rzadziej, ale znając przyjaźń Wrocławia ze Lwowem, to liczymy na to, że jednak będzie to częstsze. Cieszę się, że jest obecny wśród nas pan konsul generalny Rafał Wolski, który tu nas podtrzymuje jako społeczność także i mniejszości narodowej, bo trzeba powiedzieć, że od państwa ukraińskiego niewiele możemy się spodziewać jako mniejszość narodowa. Natomiast cieszymy się z jednego, mamy wolność religijną. I to jest prawda od samego początku do końca. Nasza katedra świadczy o tym, że te nabożeństwa są tutaj, powiedzmy, w czterech językach, a więc zapotrzebowanie jest dla wiernych z różnych stron. Pragnę podziękować także za obecność wszystkich naszych przyjaciół, pana, powiedzmy tutaj, który pełni urzędy przy blisko miasta. Radny. Pan radny, tak, ale jest przede wszystkim naszym przyjacielem, który organizuje te wszystkie rzeczy po cichu tak naprawdę i w związku z tym bardzo serdecznie pragnę za to podziękować. A na pamiątkę chcemy też dać między innymi płytę, która została wykonana w naszej katedrze. W nocy były nagrania już w lutym, bodajże w marcu, a zostały nagrane organy naszej katedry. To są organy siedmiogłosowe z początku XIX wieku, które blisko 100 lat nie grały, więc duża sprawa dla nas i życzymy miłego pobytu tutaj.